Dzień dobry, witamy wszystkich Państwa na drugim dniu Forum Przyszłości Kultury, które w tym roku z przyczyn oczywistych odbywa się online. Dzisiejsze spotkanie będzie poświęcone relacjom między pracą a klimatem i poprowadzą je Janka Świerżewska i Justyna Samolińska, którym oddaję głos. Dzień dobry wszystkim. Więc tak, dzisiaj prowadzimy debatę Ratuj planetę, nie pracuj tyle. Ideologię nieustannego wzrostu wydajności pracy jako przyczyna katastrofy klimatycznej. Więc jak wiemy, Ziemia jest planetą skończonych zasobów. Kapitalizm tego nie przewiduje. To system oparty na nieustannym wzroście produkcji i konsumpcji. Rośnie też stale wydajność pracy, co nie odbija się ani na płacach, ani na czasie pracy. Więc chcemy zadać ogólnie pytania, czy możliwe jest zatrzymanie tego wzrostu, a nawet krok wstecz? Czy skracanie tygodnia pracy jest odpowiedzią? A może bezwarunkowy dochód podstawowy? Dzisiaj naszymi gośćmi... Ja nazywam się Janka Świerżewska, jestem aktywistką społeczną i klimatyczną i razem z Justyną prowadzę tę debatę. Przepraszam, że weszłam Jance w słowo. Takie są konsekwencje prowadzenia debaty online. Dzisiaj naszymi gośćmi są Hubert Walczyński, absolwent ekonomii w Szkole Głównej Handlowej, filozofii nauk społecznych w London School of Economics. Interesuje się socjologią wiedzy ekonomicznej, redaktor działu Obywatel w magazynie Kontakt oraz nauczyciel ekonomii w drugim liceum społecznym w Warszawie. Cześć Hubert. Dr Maciej Szlinder, filozof, ekonomista, doktor nauk humanistycznych, polityk z Zarządu Krajowego Partii Razem i prezes Polskiej Sieci Dochodu Podstawowego. Weronika Parfianowicz, kulturoznawczyni związana z Instytutem Kultury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego, działaczka Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Inicjatywa Pracownicza, gdzie działa w obszarach związanych z ochroną klimatu. Oraz Jadwiga Klata, aktywistka klimatyczna związana z Extinction Rebellion. I pierwsze pytanie, które zadam, jest pytaniem do Huberta Walczyńskiego. I jest to pytanie właśnie o to, bo jakby bardzo często przedstawia się nam wzrost gospodarczy i właśnie ten nieustanny wzrost wydajności, wzrost konsumpcji, rośnięcie gospodarki jako pewien naturalny proces, tak? To znaczy jakby wyrośliśmy w każdym razie to pokolenie, które tutaj siedzi, wyrośliśmy wszyscy w przekonaniu, że kapitalizm jest systemem w pewnym sensie naturalnym. I chciałabym się ciebie zapytać, czy tak jest i skąd wynika to przekonanie? Czyli czy kapitalizm jest naturalny, czy wzrost gospodarczy? Wzrost gospodarczy jest naturalny. Czy da się wyobrazić sobie świat bez wzrostu gospodarczego? No więc odpowiedź na pytanie, czy wzrost gospodarczy jest naturalny, brzmi i tak, i nie. To znaczy nie w tym sensie, że nie jest z nami od zawsze i to wiemy, jak się bada i szacuje, jak on wyglądał historycznie, no to wychodzi, że mniej więcej do XVIII wieku wzrost gospodarczy praktycznie nie istniał, był na poziomie 0,1-0,2% rocznie, czyli był minimalny i niezauważalny praktycznie. To są oczywiście szacunki, które mają bardzo dużo problemów, znaczy takie rzeczy szacować na 1000 lat wstecz jest bardzo ciężko, ale tak to wychodzi i że od XVIII wieku gdzieś tam ten wzrost gospodarczy zaczyna występować wraz z rozwojem i powstaniem kapitalizmu industrialnego i od tego czasu to Piketty szacował w oparciu o księgi dochodów narodowych różnych krajów, on przeciętnie wynosi 1,7-2% rocznie przez te ostatnie 200-300 lat mniej więcej. Więc w tym sensie nie jest naturalny, no bo żyjemy w świecie wzrostu gospodarczego od niespełna 200 lat, a świat ma lat znacznie więcej. Natomiast w pewnym sensie też jest naturalny. Jest naturalny dla systemu, w którym żyjemy, czyli właśnie dla kapitalizmu. I to jest trochę nieuchronna konsekwencja tego, jak my w ogóle ten wzrost gospodarczy liczymy i czym on jest. Najczęściej go liczymy miarą, którą wszyscy znamy, czyli PKB, produktem krajowym brutto. Produkt krajowy brutto to jest po prostu łączna wartość wszystkich dóbr wykonanych, wytworzonych w gospodarce w skali jednego roku na przykład w jednym kraju. I
I co jest istotne? Istotne jest to, że my licząc tą łączną wartość tych wszystkich dóbr, no bierzemy pod uwagę to, ile się sprzedało czego w danym roku, ile zostało wytworzone na sprzedaż w danym roku i dodajemy do siebie te wszystkie klocki, które w naszej gospodarce tworzymy, usługi, dobra i tym podobne. Natomiast PKB jest krytykowane z wielu powodów, ale z taką jedną z rzadszych krytyk, które mało kto tak naprawdę podnosi, jest to, że w tle tego całego wzrostu gospodarczego jest taki nieustanny proces urynkawiania kolejnych części rzeczywistości, bo jeżeli coś wcześniej nie było wyrażane w pieniądzu, a nagle zostanie, no to to nam powiększa PKB. I to jest nieuchronnie związane z kapitalizmem, bo kapitalizm jest systemem, jak wiele badaczy i badaczek opisywało, imperialnym, to znaczy szukającym nieustannie nowych przestrzeni, z których może brać surowce, którym może sprzedawać dobra, z których może brać siłę roboczą i tak dalej. I to jest i w takiej warstwie geograficznej, że po prostu nowe terytoria podporządkowujemy temu systemowi, ale też w takim właśnie sensie, że coraz więcej rzeczy zaczyna podlegać regułom rynkowym, coraz więcej rzeczy jest na sprzedaż i to jest też składowa wzrostu gospodarczego. Problem jest taki, że my nie wiemy jak duża, to znaczy badania dotyczące tego, na przykład jak w Polsce w skali ostatnich 30 lat, jaka część wzrostu gospodarczego jest wyłącznie spowodowana tym, że coraz więcej rzeczy jest na sprzedaż, które wcześniej nie były na sprzedaż, czyli więcej jemy na mieście, mamy opiekunki do dzieci, dużo mniej się nim zajmują babcie, sąsiadki, coś tam. Nasze relacje społeczne są coraz bardziej urynkowione. To są taka terra incognita, znaczy mało kto to bada. Ja znalazłem szacunki w Norwegii, badano między latami 70. a 90., że ta urynkowienie, to utowarowienie usług to była 1/4 ich wzrostu PKB w tym czasie, natomiast o tym się nie mówi i mało kto to bada, więc jak mamy tutaj taki problem. Dlaczego to jest problem? Dlatego to jest problem, że utowarawianie rzeczy ma bardzo duże konsekwencje społeczne i mamy takie fajne eksperymenty na ten temat, na przykład były eksperymenty w przedszkolu w Izraelu, gdzie próbowano zniechęcić rodziców do spóźniania się po swoje dzieci i wprowadzono opłaty za to, że ci rodzice jak przychodzą 10 minut spóźnieni, to muszą ileś tam płacić. I z tych eksperymentów wyszło, że jak wprowadzono te kary, to rodzice zaczęli się spóźniać jeszcze więcej. No i pytanie dlaczego? I to, co konkludują badacze, to jest to, że zmienił się charakter tego dobra, że tym ludziom przestało być głupio, że oni się spóźniają po to swoje dziecko i mają jakieś moralne poczucie, że robią coś złego wobec osób, które to muszą siedzieć po godzinach i nikim za to nie płaci. I zamieniło się to na transakcję handlową, czyli straciło swoją warstwę moralną. I to jest jakby taki proces, który zachodzi, który jest trudny do zauważenia, natomiast na przestrzeni czasu widzimy, że coraz więcej rzeczy jest na sprzedaż, i coraz więcej rzeczy jest utowarowionych i to jakby zaczyna nasze społeczeństwo korodować z tego powodu. Więc w tym sensie wzrost gospodarczy jest naturalny dla kapitalizmu, że dla kapitalizmu naturalny jest proces urynkawiania wszystkiego dookoła, a to urynkawianie jest po prostu bardzo istotnym elementem tego wzrostu gospodarczego. No też wśród różnych badaczy niektórzy po prostu definiują kapitalizm jako ten system, który opiera się na wzroście gospodarczym na poziomie 3% rocznie. Na przykład to robi Pobłocki w swojej ostatniej książce Kapitalizm, historia krótkiego trwania. On tam po prostu stwierdza, że definicyjnie możemy to uznać za kapitalizm, co rośnie o 3% rocznie i to nam wychodzi, że od XVIII wieku on mniej więcej istnieje. Tak mniej więcej to Janka. Tak, myślę, że to jest trafna bardzo uwaga, a teraz chciałabym przejść do sfery trochę katastrofy klimatycznej i to jakoś powiązać. I mam pytanie do Jadwigi. Więc jeśli katastrofa klimatyczna jest i tak nieunikniona, tak nam się wydaje, takie są różne, tak jakby społeczeństwo myślę, że myśli w jakim stopniu, że ta katastrofa klimatyczna jest nieunikniona, to po co my tyle pracujemy? I po co nam ten wzrost? I to no widzisz, trochę mi popsułaś, bo jak zaczęłaś pytać o to, że skoro katastrofa jest nieunikniona, to gdzieś się ucieszyłam, że mówimy, że my teraz znajdujemy się podczas tej debaty w rzeczywistości, w której jasno mówimy, że katastrofa istnieje i ona już się dzieje. Ale potem się zawahałaś i zaczęłaś mówić, że być może, że tak ludzie mówią. I wydaje mi się, że to jest trochę o tym, że gdzieś są dwie rzeczywistości, że są dwie prędkości, że są dwa światy. Jest świat, w którym katastrofa klimatyczna jest oczywistością i w którym ludzie przeżyli żałobę i mogą zmierzyć się z tym, że ta praca i ten wzrost i to jak się mówi o pracy, jak się mówi w ogóle o życiu, jest nierealne w tym momencie. I to jest ta rzeczywistość, w której żyją na przykład aktywiści. No ale jest ta rzeczywistość, w której praca
jest normalna, w której to, że chcemy coraz więcej, to jest najnormalniejsza rzecz na świecie i nikt absolutnie się nad tym nie zastanawia. I nawet nikt nie wchodzi w taką refleksję, że co tutaj może być nie w porządku. Więc jak ja myślę sobie o pracy, to myślę sobie po prostu o tym, że nawet nikt sobie nie zadaje tego pytania. I że to, że ludzie idą na studia i później momentalnie wchodzą gdzieś na rynek pracy i chcą zarabiać coraz więcej, to jest po prostu status quo. To jest coś najnormalniejszego na świecie i nie podlega absolutnie żadnej dyskusji. W ogóle nie istnieje takie pytanie, które mi zadałaś. A druga rzecz, o której myślę, to jest też to, że katastrofa klimatyczna cały czas jest czymś, o czym się dyskutuje i samo istnienie zmian klimatu, na przykład w Polsce, w mediach, w ogóle bardzo często nie istnieje. I że żyjemy jednak w rzeczywistości, która trochę jest kreowana przez to, jakie komunikaty dostajemy właśnie z mediów, o czym się mówi, co jest w debacie publicznej. I to też bardzo pokazała pandemia, że w momencie, w którym media nakręcały i mówiły o pandemii, mówiły o tym wszystkim, ludzie rzeczywiście zaczęli się temu podporządkowywać. A katastrofa klimatyczna wciąż jest tematem, o którym się mówi bardzo mało, który nie istnieje w ogóle w jakiejś rzeczywistości, o którym się bardzo mało uczy. I dlatego w ogóle nie zachodzi takie myślenie, że być może ona coś zmienia. Bo jeżeli tego elementu nie ma, to nikt się nie będzie nad nim zastanawiał. No tak, tak mi się wydaje, że to jest to, że gdzieś absolutnie nikt nie podważa tego, co jest normalne w świecie bez katastrofy klimatycznej. I być może w momencie, w którym ta katastrofa klimatyczna byłaby obecna bardziej w naszych życiach, w dyskursie, w mediach, to wtedy okazałoby się, że praca wcale nie jest taka normalna i że to nie jest najbardziej oczywista rzecz na świecie, że teraz trzeba zacząć zarabiać pieniądze. Dzięki wielkie. Skończyłaś? Dobra, chciałam teraz skierować kolejne pytanie do Weroniki z inicjatywy pracowniczej, ponieważ to przecięcie się tematów klimatu i pracy jest dosyć nieoczywiste, natomiast wiem, że związki zawodowe zarówno w Polsce, jak i na świecie dostrzegają powoli te wspólne płaszczyzny jakby działań związanych z klimatem, działań związanych z prawami pracowniczymi. Chciałabym, żebyś też w ramach takiego wstępu właśnie tutaj otwierającego pytania opowiedziała o tym, jak wygląda nastawienie w tej chwili związków zawodowych do kwestii klimatycznych. Tak, dziękuję bardzo. To jest ważne i trudne pytanie i tu się też trochę będę odnosić do rzeczy, które już się pojawiły i tych wątków, na które zwraca uwagę mojemu przedmówczynie i przedmówca. To znaczy faktycznie jest takie napięcie między, czy też takie wyobrażenie o istniejącym napięciu między zaangażowaniem w działania na rzecz ochrony środowiska czy przeciwdziałania kryzysowi klimatyczno-ekologicznymi, a działania na przykład właśnie związków zawodowych czy organizacji pracowniczych, o których myśli się, że one są siłą rzeczy przeciwstawne, że to są grupy, które mają przeciwstawne cele, ponieważ jest dosyć mocne w ciągle wyobrażenie o tym, że związki zawodowe są właśnie w tym świecie, bardzo mocno zakorzenione w tym świecie wzrostu, nastawione na ciągły wzrost, ponieważ wraz z wzrostem gospodarczym też jest taka, czy przez wiele dekad, w każdym razie była bardzo silna wiara, że ten wzrost gospodarczy opłaci się też pracownikom na różnych szczeblach, tak, że on będzie przynosił poprawę warunków życia, on też, tak jak we wstępie mówiła Janka, on przyniesie skrócenie czasu pracy, prawda, ponieważ będziemy bardziej efektywni w pracy, będziemy mogli więcej czasu spędzać, mając po prostu wolne. I rzeczywiście przez długi okres tak było, że wydawało się, że te interesy ruchów ekologicznych i związkowych są bardzo rozbieżne, ale tutaj jakby nie będę teraz na razie w to wchodzić głębiej, bo myślę, że potem będziemy mieć jeszcze czas na taką szczegółową dyskusję, ale już od kilkudziesięciu lat w wielu związkach zawodowych, te związki zawodowe też poniekąd działają trochę na pierwszej linii frontu, jeżeli chodzi o kryzys klimatyczny, bo to są często pracownicy i pracownice działający w tych obszarach, w tych sektorach, które bardzo naocznie widzą, jak ten model gospodarczy działa na środowisko. I teraz możemy sobie wyobrazić, że są to pracownicy i pracownice, którzy są w bardzo trudnej sytuacji, bo pracując na przykład w takich ekstraktywistycznych sektorach,
związanych z wydobyciem surowców czy produkcją energii. Z jednej strony widzą oni skutki tej pracy na bezpośrednie środowisko. Widzą skutki chociażby działania, nie wiem, kopalni odkrywkowych, tak, na miejsca, z których sami często pochodzą, w których mieszkają, tak, w których mieszkają ich rodziny, które na przykład nadal zajmują się rolnictwem i mierzą się z suszami i innymi problemami, tak. Ale z drugiej strony zdają sobie sprawę, że są to jednocześnie miejsca pracy, które no, zapewniają po prostu środki na utrzymanie dużej części społeczności, prawda? I tutaj osoby będące zatrudnione w takich sektorach, jeżeli zaczynają walkę o to, żeby na przykład ten pracodawca zaczynał przestrzegać jakichś bardziej wyśrubowanych norm dotyczących środowiska, nie mówiąc już o tym, żeby zwijał trochę ten rodzaj działalności, to poniekąd też no, ryzykują własne miejsce utrzymania, ryzykują wobec swojej rodziny, swoich społeczności, tak? Więc tutaj chciałabym bardzo podkreślić takie, no, jakąś wielką odwagę tych związków zawodowych, które też historycznie wchodziły w taką drogę takich konfliktów, właśnie działając w takich sektorach, czy to sektorach budowlanych, czy właśnie wydobycia i walczących jednocześnie właśnie z dewastacją środowiska przez pracodawców, czy walczyli o to, żeby zmienić trochę charakter pracy, tak? Zmienić charakter tego, co na przykład dana firma produkuje, żeby była to produkcja mniej obciążająca środowisko. I wydaje mi się, że współcześnie otwiera się coraz więcej przestrzeni na to, żeby właśnie w związkach zawodowych taka działalność była podejmowana, bo coraz wyraźniejsza jest też wśród związkowców i związkowczyń świadomość tego, że chodzi też tak naprawdę o nasze i ich życie, tak, że tutaj ci pracodawcy w gruncie rzeczy podkopują nasze możliwość życia na tej planecie w dalszej przyszłości. I tu może na szybko teraz przytoczę dwa takie przykłady najświeższe. To znaczy, po pierwsze, na pewno tutaj wszyscy też te osoby, które nas dzisiaj słuchają, mogły zwrócić uwagę na taką akcję, która w ostatnich tygodniach się toczy, czyli Make Amazon Pay. I to jest działanie podejmowane przez związkowców, związkowczynie i aktywistów związanych z organizacją pracy w różnych państwach na świecie, gdzie działa firma Amazon. I to jest moim zdaniem spektakularny przykład na to, jak dzięki naciskowi pracownic i pracowników, szczególnie tych zorganizowanych w związki zawodowe, udało się w ogóle zmusić po pierwsze tego pracodawcę do tego, żeby zaczął publikować dane na temat obciążeń środowiskowych, tak, na temat emisji chociażby gazów cieplarnianych produkowanych przez tą firmę, ale też, co bardzo jest ważne w tej działalności, w niej się wyraża to, na co na wstępie już zwracaliście uwagę, o czym mówiła właśnie Janka i Hubert, to znaczy, że to jest, że ten system, w ramach którego pracujemy, on w równej mierze eksploatuje naturę, surowce naturalne, jak i pracowników i pracownice. I że to jest ze sobą nierozerwalnie splecione, że Amazon korzysta, czerpie siły życiowe i energię życiową pracowników, którzy pracują po 11-12 godzin na zmianę i czerpie surowców tej planety, nieodnawialnych i skończonych, więc to jest jedna z takich bardziej spektakularnych akcji. Natomiast jeżeli chodzi jeszcze o takie przykłady też z tego, co może się dziać teraz, tu i teraz, tak jak wcześniej też na to zwróciliście uwagę, to Jadwiga na to zwróciła uwagę, że my jeszcze nie dostrzegamy tak zupełnie konsekwencji kryzysu klimatycznego w naszej sferze klimatycznej. One nie są już tak spektakularne jak w innych częściach globu, ale takim problemem na przykład, które już doświadczamy, to są bardzo wysokie temperatury latem, prawda? I w ogóle bardzo ekstremalne zjawiska pogodowe, które już się wyraźnie przekładają na warunki naszej pracy. Więc tutaj na przykład na uwagę zasługuje chociażby akcja jednej z komisji inicjatywy pracowniczej pracowników obsługujących żurawie budowlane na budowach, gdzie mierzy się po prostu temperatury w kabinach tych żurawi, żeby pokazać, w jakich warunkach, jak bardzo przekraczających dopuszczalne normy, osoby tam pracujące są zmuszone pracować. Nie mówiąc o tym, że te ekstremalne zjawiska pogodowe, na przykład gwałtowne burze, też bardzo wpływają na bezpieczeństwo pracy w takich miejscach. Także tutaj widzę kolejny pole, do którego myślę, że coraz więcej pracowników będzie się, nawet pracownicy administracji będą się coraz gorzej czuć w źle wentylowanych, prawda, pomieszczeniach, nie dostając wody lub nie mogąc po prostu opuścić miejsca pracy w takiej sytuacji. No i trzecim takim postulatem, na razie chyba tutaj zawieszę głos, bo rozumiem, że będziemy o tym rozmawiać, no to jest oczywiście właśnie postulat skrócenia czasu pracy, który jest wspólny wszystkim branżom i sektorom, więc tu zawieszę głos. W idealnym momencie zawiesiłaś głos, Weronika, bo to jest właśnie pytanie do Maćka, czyli krótsza praca, znak zapytania, tak? Jak to jest, jaka jest perspektywa dla Polski, co się dzieje w Europie w tym momencie? Gdzie to zmierza i co by nam to dało, co by na,
co, jakie rzeczy by to nam jakby otworzyło i dało do myślenia o jakich rzeczach. Dzięki wielkie. Ja, pierwszą rzecz, którą chciałbym jakby sprecyzować, bo też myślę, że ta dyskusja o czasie pracy, ale w ogóle o też zmianie sposobu myślenia o pracy, myślę, które w związku z katastrofą klimatyczną wydaje się też, choć nie tylko, niezbędne, no to mówimy tutaj o pracy o charakterze zarobkowym, to znaczy o bardzo wąskim wycinku pracy, czyli tego, co robimy po to, żeby uzyskiwać dochód, bo warto pamiętać, że ogromna większość tak naprawdę pracy w ogóle wykonywanej przez ludzi na Ziemi, no to jest praca niezwiązana w żaden sposób z dochodem. To nie jest praca wynagradzana, to jest w dużej mierze praca po prostu nieopłacona. W większości wykonywana oczywiście przez kobiety, praca opiekuńcza, praca domowa, ale także przez wolontariuszy, aktywistów społecznych, politycznych. Jakby ogromna ilość aktywności, którą wykonujemy, którą można nazwać pracą po to, żeby nasze społeczeństwa w ogóle funkcjonowały, jest rzeczą nieopłaconą. I my tutaj mówimy o tym, żeby ograniczyć pewną część tej pracy, która ma charakter właśnie zarobkowy. To jest oczywiście postulat jak najbardziej słuszny. Tu partia Razem od lat też ten pomysł wspiera i proponuje, czyli na przykład skrócenie czasu pracy z 40 do 35 godzin w tygodniu. My zbieraliśmy podpisy pod takim projektem w 2018 roku, ale będziemy pewnie powtarzać działanie w tym zakresie. To jest z pewnością w naszym kraju szczególnie istotne, dlatego że jesteśmy w Polsce społeczeństwem, które pracuje niezwykle dużo w tym wąskim rozumieniu, w porównaniu z innymi krajami europejskimi. Jesteśmy w absolutnej czołówce, zdaje się, że jesteśmy drugim lub trzecim krajem w Europie, który najwięcej godzin rocznie po prostu przepracowuje. I to jest duży problem społeczny, nie tylko z perspektywy oczywiście tej, o której mówimy, to znaczy mówimy tutaj o kwestiach ekologicznych, katastrofy klimatycznej, ale też oczywiście to jest problem zdrowotny, to znaczy przepracowanie, zmęczenie, przemęczenie się odbija na po prostu naszym stanie zdrowia i także no, w związku z tym na podatności na przykład takie kryzysy, jakie mamy dzisiaj, to znaczy związane z pandemią, dlatego że przemęczenie oczywiście to są problemy i ze stresem i z chociażby zwiększonym poziomem chorób krążenia. Natomiast i w tym sensie oczywiście to jest dość oczywista rzecz, że od dawna ten czas pracy powinien być skracany. Mniej więcej 100 lat temu realnie ten system 8 godzin pracy, 8 godzin wypoczynku i 8 godzin snu został niejako ustalony. W Polsce w 1918 roku, czyli już ponad 100 lat temu, no, mieliśmy ustawę ograniczenia czasu pracy do 8 godzin dziennie. Natomiast no, to jest oczywiście problem, że przez wszystkie te lata, przez całe te ponad 100 lat ten czas pracy wbrew oczekiwaniom także i przewidywaniom osób z początku poprzedniego wieku nie został radykalnie skracany, co jest oczywiście czymś bardzo problematycznym, czymś, co powinniśmy niejako naprawić. Ale to, co chciałem powiedzieć w kontekście katastrofy klimatycznej. Skrócenie czasu pracy jest potrzebne z powodów właśnie takich zdrowotnych, społecznych, praw pracowniczych, to na pewno. Także z perspektywy prawdopodobnie gospodarczej, to znaczy mówiąc zupełnie szczerze, przepracowany pracownik nie jest wydajniejszy pracując 8 godzin niż byłby, gdyby pracował 7 godzin. Ale w tym sensie także pytanie nad relacją pomiędzy skróceniem czasu pracy w takim niewielkim dość stopniu a konsekwencjami dla wzrostu gospodarczego, to nie jest kwestia jednoznaczna. To znaczy nie wydaje się, że oto skrócenie takiego czasu pracy na przykład o 5 godzin spowoduje, że będziemy mieli mniej wytwarzanych na przykład dóbr czy usług. I w tym sensie oczywiście to jest, nie sądzę, żeby to miało taki ograniczający, degrowthowy, czyli taki właśnie uderzający czy zmniejszający po prostu wzrost gospodarczy efekt. Ale też cała ta dyskusja o wzroście w ogóle jest swoją drogą również obciążana pewnym takim problemem, to znaczy na ile, bo oczywiście do tej pory tak było, do tej pory rzeczywiście tak było, że większy wzrost wiąże się z większym obciążeniem ekologicznym, to jest niewątpliwe. Pytanie, czy tak musi być z założenia. I
tu ja nie jestem w tym temacie ekspertem, ale też chętnie bym usłyszał może odpowiedzi pozostałych osób z panelu, na ile rzeczywiście to jest absolutnie konieczne, no bo z samego założenia tego, jak się liczy PKB i czym jest właśnie wzrost gospodarczy, to to jest, że tak powiem, zabawa i liczenie na poziomie wartości, które mają charakter dość abstrakcyjny i one, ich powiązanie z materialną zmianą rzeczywistości, czyli z realnym wytwarzaniem rzeczy, nie jest często takie jednoznaczne, znaczy równie dobrze można zwiększyć PKB poprzez zwiększenie na przykład wynagrodzeń osób, które wytwarzają niematerialne towary, które nie zwiększają się na przykład w jakiś sposób, piszę tę samą książkę i otrzymuję za nią więcej, tak? Czy też przygotowuję te same raporty, czy przygotowuję takie same, nie wiem, gry komputerowe i otrzymuję za to po prostu większe wynagrodzenie. I to, na ile to się przekłada na, to oczywiście przekłada się na wzrost gospodarczy, ale na ile to się przekłada na obciążenie klimatyczne, wydaje mi się nie do końca zawsze jednoznaczne. Natomiast no, to, co jest też istotne, to to, że tutaj w kontekście, jak rozumiem, rozmowy o skróceniu czasu pracy, często pojawia się też taka wizja, i to się pojawia dzisiaj, trochę mniej w kontekście katastrofy klimatycznej, ale w kontekście właśnie na przykład dzisiejszego kryzysu związanego z COVID-em i w ogóle wszystkich kryzysów gospodarczych, które na przykład odbijają się po prostu na wyższej stopie bezrobocia. I na ile oczywiście skrócenie czasu pracy by się bezpośrednio przekładało na ten postulat słuszny skądinąd, ale on jest bardzo często powtarzany, żeby dzielić się pracą, to znaczy, że oto wszyscy pracujmy mniej w sensie zarobkowym, ale każdy w związku z tym choć trochę pracuje. I moim zdaniem to jest oczywiście słuszny sposób myślenia o rzeczywistości, natomiast ja nie sądzę, żeby on był tak łatwy do wprowadzenia w systemie kapitalistycznym po prostu poprzez jedną ustawę zmniejszającą czas pracy. Wydaje mi się, że tutaj jest potrzebny znacznie większy poziom regulacji oraz kontroli państwa nad gospodarką. Dlatego, że samo skrócenie czasu pracy, szczególnie w takim poziomie powiedzmy kilku godzin, moim zdaniem może nie doprowadzić wcale do tego, że więcej miejsc pracy powstaje. Raz dlatego, że przez wzrost wydajności w gruncie rzeczy możemy zostać na podobnym poziomie. Dwa, dlatego że zawsze założeniem skracania czasu pracy, i to słusznie w ramach postulatów także związków zawodowych i innych organizacji, jest to, żeby utrzymać poziom płac. To znaczy, żeby to nie było tak, że oto skracamy czas pracy, ale jednocześnie zmniejszamy płace, no bo wówczas oczywiście to odbywałoby się też z pewną stratą dla pracowników. No i w tym sensie oczywiście to może, znaczy rodzi pewne problemy, także problemy praktyczne z perspektywy na przykład organizacji pracy, to znaczy na przykład jeżeli zmniejszamy czas pracy z 8 do 7 godzin, to te branże, które są podzielone w sposób zmianowy i dzielą po prostu na przykład pracują całą dobę na 3 zmiany 8-godzinne, kiedy zmniejszymy to do 7 godzin, to oczywiście dzielenie tego jest znacznie trudniejsze, wtedy sensowniejsze byłoby od razu zmniejszenie do 6 godzin. Więc to jest cały szereg takich bardzo szczegółowych problemów, których już może już nie będę tego rozwijał, ale żeby mieć świadomość, że oczywiście ogólnie mówienie o skróceniu czasu pracy jako wstęp do mówienia o tym, co jest ważne, jaką część rzeczywiście naszego życia powinniśmy oddawać na wysiłek po to, żeby w ogóle przetrwać, jest niezwykle słuszne i niezwykle ważne i w kontekście katastrofy klimatycznej wydaje mi się także bardzo istotne. Natomiast to jest raczej dyskusja na poziomie trochę meta i skutków trochę długofalowych, trochę skutków narracyjnych, trochę skutków związanych z psychologią i zmianą kultury, a nie tylko bezpośrednich skutków ekonomicznych jednej ustawy, która czas pracy o parę godzin na przykład ogranicza. I to na razie. Dziękuję. Dzięki wielkie. Wydaje mi się, że Maciek zadał dosyć ciekawe pytanie, czy się zakwestionował jakby tezę z tematu debaty, więc myślę, że rzeczywiście fajnie by było, gdybyśmy się wszyscy do tego odnieśli. To znaczy, czy możliwy jest wzrost gospodarczy, który nie stanowi zagrożenia dla klimatu i nie pogłębia katastrofy klimatycznej? Czy jakby wzrost gospodarczy jako taki jakby przyczynia się do tego, że planeta umiera, czy też można sobie wyobrazić inny wzrost gospodarczy? I poprosiłabym Huberta, który ostatni, najdawniej mówił. O. Jestem zmiutowany już. Moje pytanie podstawowe jest takie, czy my tego wzrostu gospodarczego w ogóle potrzebujemy, nie? No bo sama kwestia tego, czy to jest możliwe, to jest jedna kwestia
jest ta idea decouplingu, czyli tego, że będzie rozjazd między zużyciem surowców a wzrostem gospodarczym, będzie można mieć wzrost gospodarczy bez zużywania surowców naturalnych. Są krytyki tego wskazujące na to, że jest to oparte na jakichś ideach technologicznych, które jeszcze nie istnieją. Hickel takie krytyki przedstawia i myślę, że są niezłe. Natomiast sama idea jest oparta, jest podstawowe pytanie, brzmi właśnie, czy my po tego wzrostu gospodarczego potrzebujemy. No ja mam poczucie, że go nie potrzebujemy. I myślę, że go nie potrzebujemy z tego prostego powodu, że ta idea wzrostu gospodarczego właśnie jako kluczowego, najistotniejszego elementu kapitalizmu, wokół którego się dzieje cała polityka tak naprawdę, no to jest oparta na takiej mitologii niedoboru. W ogóle sama definicja ekonomii, która jest powszechnie używana, definicja Lionela Robbinsa z początku XIX wieku, mówi o tym, że ekonomia to jest nauka o alokacji zasobów w warunkach niedoboru. I to pewnie w swoich czasach miało ogromny sens i rzeczywiście żyliśmy w warunkach niedoboru. Problem jest taki, że jak spojrzymy sobie na dzisiejszy świat, no to fundamentalna większość problemów, z którymi się mierzymy na świecie, to są problemy dystrybucji i alokacji, a nie problemy tego niedoboru samego w sobie. To znaczy, mamy na przykład w USA około 17 milionów pustostanów i około 500 000 osób bezdomnych. W Unii Europejskiej mamy około 38 milionów niezamieszkanych mieszkań i 700 000 bezdomnych. Marnujemy 1/3 żywności, która jest produkowana na świecie i ćwierć tego, co marnujemy, wystarczyłaby, żeby nikt na świecie nie głodował, a głoduje dzisiaj znowu niecały 1 miliard osób przy zachowaniu bardzo konserwatywnych miar tego, czym jest głód, które używa FAO. Takich przykładów można mnożyć, jest ich bardzo dużo. Jest taka książka doskonała Louis Vacanta, nie wiem jak go się czyta, Więzienia nędzy, która jest książką, która opowiada o tym, jak wydatki socjalne, które były ścinane w latach 70., 80., wcale nie zwiększyły naszej puli hajsu w budżecie, tylko ten pieniądze zaczęły być używane do zamykania tych ludzi w więzieniach, którym wcześniej pomagaliśmy. Tak? To jest kolejna jakaś taka przestrzeń, no, co oczywiście moralnie absurdalne i niedorzeczne i straszne, ale to też jest takie wielkie marnotrawstwo, bo mówimy później, że nie mamy z czego sfinansować pomocy społecznej dla ludzi, no nie mamy, bo wydajemy hajs na więziennictwo, w których tych ludzi zamknęliśmy. Mamy ciągle problem planned obsolescence, czyli planowanego postarzenia produktu, czyli tego, że firmy produkują telefony, które się szybko psują, pralki, zmywarki i tak dalej, i tak dalej. I znowu, są jakieś próby walczenia z tym, ale bardzo mierne. Unia w tej chwili miała prawo do naprawy, czyli właśnie zobowiązanie producentów do ułatwienia napraw sprzętów i do dostarczania części zamiennych miała wprowadzać. To prawo jest bardzo słabe i też nie spełnia swoich, nie spełnia założeń, które za nimi stały. Mamy coraz szerzej grzany temat bullshit jobs, czyli prac, które według osób, które je wykonują, nie mają żadnego sensu i żadnej wartości. I to jest kolejny problem. Mamy też całe przestrzenie, przez to, że kapitalizm jest systemem opartym na rynku, a rynek przynajmniej w idei jest oparty na konkurencji, mamy całe przestrzenie takiej ogromnej, marnotrawnej konkurencji, czyli miejsc, gdzie dochodzi do takiego wyścigu zbrojeń, tak? Czyli na przykład marketing. Marketing jest przestrzenią, gdzie firmy pompują swoje budżety reklamowe, człowiek ma ograniczoną uwagę i tak nie jest w stanie zauważyć wszystkich reklam wokół siebie. Jest takie zjawisko jak ad blindness, opisane jeszcze 30 lat temu gdzieś tam, o tym, że w ogóle nie zauważamy banerów reklamowych na przykład. I to jest znowu przestrzeń, gdzie kolosalne zasoby wkładamy w to, żeby ze sobą się prześcigiwać, a to jakbyśmy je ścięli o połowę, to by tak naprawdę nic w tej równowadze sił nie zmieniło. No, marketing też oczywiście sam w sobie jest znowu przestrzenią marnotrawczą, to znaczy jest przestrzenią, która nam wmawia, że nieustannie musimy coś kupować, musimy mieć nowszy telefon, podsyca nasze potrzeby. I to znowu jakby nas zmusza do kupowania i zmusza nas do zarabiania więcej i tym podobne. To znaczy jest tak wiele przestrzeni, gdzie ten kapitalizm sam jest marnotrawny, gdzie ten niedobór jest fabrykowany i sztuczny, gdzie moglibyśmy dać wszystkim ludziom dostęp do danych rzeczy, ale nie dajemy tego z powodu biznesowych strategii po prostu, tak? Znaczy większość dóbr niematerialnych typu Spotify, typu Netflix, kultura cała internetowa dzisiaj, to są dobra, które tam Rifkin kiedyś ukuł takie pojęcie dobra zerowych kosztów krańcowych, czyli dobra, które dodanie jednego użytkownika do tej sieci nic nie kosztuje. Więc w teorii możemy skalować je bardzo, bardzo szeroko. No nie skalujemy ich, bo to by się nie opłacało temu Netflixowi, bo wtedy nikt by za to nie płacił. I jakby jest tych przestrzeni po prostu dziesiątki i w świetle tego, no ja mam poczucie, że mówienie o tym, że my potrzebujemy wzrostu gospodarczego, jeszcze w świetle oczywiście ogromnych nierówności majątkowych, które mam nadzieję, że to szerzej znany temat chyba niż te drobne, o których powiedziałem przed chwilą. No w takim świecie mi się wydaje, że mówienie o tym, że musimy ciągle rosnąć gospodarczo jest kuriozalne i ja myślę, że nie musi. Dziękuję. Jesteś wyciszona, Justyna. Mutowana, Justyna.
Mówię, będąc zmutowana. Tak, to samo pytanie sformułowane przez Maćka, właśnie prosiłabym Jadwigę, żebyś na nie odpowiedziała. Czyli czy wzrost gospodarczy może być jakby neutralny klimatycznie? Wiesz co, ja na to pytanie nie odpowiem, bo ja na ten temat bardzo, bardzo mało wiem. Ale gdzieś jakoś inaczej, może inaczej, tak, ja na to patrzę zupełnie inaczej, bo dla mnie pytanie o pracę jest nie na takim wielkim makropoziomie i nie, to nie jest pytanie o jakieś wielkie procesy w ekonomii, tylko dla mnie to jest pytanie po pierwsze moralne, a po drugie egzystencjalne. To jest pytanie mikro, to znaczy to jest pytanie do jednostki, która zastanawia się, znając sytuację i wiedząc o tym, że katastrofa klimatyczna jest tak blisko i że tak naprawdę nie wiemy, ile nam takiego godnego życia czy takiego normalnego życia, które mamy, zostało, to jest dla mnie pytanie o to, czy ja chcę spędzać te kilkanaście, kilkadziesiąt, kilkadzieścia lat, które mi zostało, pracując zarobkowo dla kogoś na przykład. I to jest dla mnie o tym, to jest dla mnie o tym, że my teraz mamy gdzieś jakąś granicę czasu i musimy się zastanowić, jak my to chcemy przeżyć. I to jest egzystencjalne, a moralne to jest pytanie, czy ja chcę, żeby moja praca i moje zasoby i to, co ja robię, utrzymywało ten system, który mnie zabija. I wydaje mi się, że jakby patrząc na to i zadając sobie gdzieś te dwa pytania, my możemy bardzo łatwo, nie wiem, odrzucić pracę zarobkową albo gdzieś się zacząć w ogóle zastanawiać nad tym, czy my chcemy w to wchodzić. Zwłaszcza jeśli jesteśmy młodymi ludźmi, którzy jeszcze mało przeżyli, a już się im mówi, że ich przyszłe życie nie będzie piękne. I teraz okej, rozprawiliśmy się gdzieś z jedną częścią, tutaj mówiliście tą częścią tematu debaty, mówiliście o tym wzroście gospodarczym, ale mnie też bardzo zaciekawiło i jakoś, nie wiem, gdzieś mnie rozśmieszyła ta pierwsza część, te pierwsze dwa słowa tematu, pracuj mniej, bo jak ja to przeczytałam, to pomyślałam sobie, że od momentu, w którym przeszłam na bycie pełnoetatową aktywistką, nigdy nie pracowałam więcej i nie dostaję za to ani grosza, więc to absolutnie nie jest praca zarobkowa i też cieszę się bardzo, że Maciej też o tym dzisiaj wspomniał, bo ja mam wrażenie, że my, żeby uratować planetę albo w ogóle, żeby przeżyć, żeby żyć godnie, my będziemy musieli po prostu mnóstwo pracować i że to absolutnie nie jest rozmowa o tym, że my będziemy robić czegokolwiek mniej, tylko że my musimy po prostu zacząć pracować inaczej, że my musimy zacząć się organizować i zacząć działać skutecznie, ale to wymaga ogromnie, ogromnie dużo pracy i im bliżej będziemy tego deadline'u, który gdzieś tam jest w fizyce po prostu, tym bardziej, tym więcej będziemy musieli pracować i tym bardziej zobaczymy, że musimy coraz więcej czasu poświęcać na to, jak przeżyć, jak się zorganizować, w jaki sposób ułożyć to wszystko, co teraz będzie z nami. Dzięki. I to samo pytanie do Weroniki kieruję. Dziękuję bardzo, to jest super ważne pytanie. Ja się oczywiście od razu zdekonspiruję jako wielka zwolenniczka idei degrowth, czy też powzrostu, czy dewzrostu, więc w zasadzie mam niewiele do dodania, bo Hubert przywołał większość argumentów, które tu są kluczowe dla tego, zaczynając od tego, czy w ogóle potrzebujemy wzrostu gospodarczego. Ja tylko dorzucę właśnie może a propos tej idei decouplingu, bo wydaje mi się, że w tym sensie to jest ważne się na chwilę nad nią zastanowić, czy też sproblematyzować ją, bo tak jak na to też patrzę z mojej perspektywy, wydaje mi się, że to jest taki temat, który przykuwa bardzo dużo uwagi i bardzo dużo wiary i nadziei wiąże się z tym, że w końcu znajdziemy sposób dematerializacji naszej gospodarki i jakichś takich technologicznych super rozwiązań, które nam umożliwią podtrzymywanie tego systemu i to nas absolutnie odciąga
od walki na innych frontach, o której mówiła Jadwiga, że potrzeba będzie naprawdę bardzo dużo wysiłków. To znaczy, żeby zredukować te emisje, które teraz mamy, ale również te obciążenia dotyczące zużycia innych surowców, które na tym poziomie, na jakim teraz jesteśmy, to jest olbrzymia, olbrzymia praca i olbrzymi, olbrzymi wysiłek. I zastanawianie się teraz nad jakimiś technologiami, które potencjalnie w przyszłości mogłyby nam pozwolić ten wzrost utrzymywać, po prostu zabiera tą energię, którą trzeba tu i teraz włożyć na... to jest ogromny wysiłek, tak? To jest ogromny, też dużo rzeczy takich nowych technologicznie musi zostać wymyślonych tu i teraz, żeby z tym w ogóle walczyć. I wydaje mi się, że tu są ważne właśnie też te kwestie praw fizycznych i tutaj mi się też jeszcze przypomina taki bardzo klasyczne teksty takiego rumuńskiego z pochodzenia ekonomisty, matematyka Nicolasa Georgescu-Rogena, który już w latach 70. zwracał na to uwagę, na taką trochę oczywistość, że my żyjemy w świecie, który rządzi się pewnymi prawami fizycznymi, który rządzi się prawami dotyczącymi przepływów energii, zasobów energii, sposobów pozyskiwania energii, tak? Niestety jako ludzie nie możemy prowadzić, prawda, procesu fotosyntezy własnym ciałem, nie możemy pozyskiwać bezpośrednio siłą naszych ciał energii ze słońca. W związku z tym musimy się liczyć z tym, że każda nasza aktywność, nie tylko ta związana z pracą zarobkową, przetwarza jakąś energię, której przetworzenie w taki sposób, żeby była ona użyteczna dla nas ludzi, no zużywa różne zasoby, tak? I to nam trochę, i myślę, że często jesteśmy oderwani od tego, jak myślimy o dematerializacji gospodarki, nawet o takich praktykach jak właśnie pisanie książki, praca naukowa, to zapominamy, że one też są zanurzone w tym świecie fizycznym, że też pochłaniają jakieś zasoby, że też jakieś surowce za tym stoją, chociaż oczywiście jest ich zdecydowanie mniej niż do produkowania SUV-ów na przykład, prawda, czy samolotów, więc oczywiście też nie ma co sprowadzać tej dyskusji do takich absurdów, że teraz każdą pracą obciążamy środowisko tak samo. Natomiast wydaje mi się, że absolutnie, szczególnie w tym momencie, w jakim jesteśmy, to właśnie pokładanie zbyt wielkiej wiary w decoupling i w ogóle wokół tego tworzenie jakichś takich dużego, nie wiem, hype'u, tak, że to nas uratuje, no odciąga nas po prostu od tych najważniejszych wyzwań, przed którymi stoimy. Dzięki wielkie. I Maciek, czy ty chciałbyś jakoś się odnieść jeszcze? Tak, jeśli mogę bardzo krótko, bo ja się bardzo cieszę z tych wszystkich odpowiedzi, z którymi się w zasadzie zgadzam, bo problem moim zdaniem nie polega na tym, że oto, no właśnie, znaczy jeżeli decoupling to jest wiara w to, że możemy cały czas funkcjonować podobnie jak wcześniej, to znaczy cały czas kłaść nacisk na wzrost, ale trochę inny, no ja się zgadzam, to jest absolutnie ślepa uliczka, tylko... Ja bym postulował, żeby po prostu rozmów na ten temat, które właśnie tutaj prowadzimy, na temat katastrofy klimatycznej i sposobów wyjścia, bo jeżeli zaczynamy to od degrowth, to znaczy mówimy, że celem jest mniejszy wzrost, to moim zdaniem często jest niestety problem pomylenia celu ze środkiem, to znaczy albo nawet nie celu ze środkiem, tylko jakby przesunięcia celów, to znaczy moim zdaniem to jest dokładnie trochę tak, jak i Hubert i też Weronika powiedzieli, że my powinniśmy tak naprawdę olać PKB, to znaczy nie mierzyć tego albo nie przejmować się tą miarą, to znaczy zmienić sobie wskaźniki, które są kluczowe dla polityk publicznych, dlatego jak tworzymy nasze polityki społeczne, gospodarcze i tak dalej, po prostu nie przejmować się tym wskaźnikiem, natomiast żeby nie popaść w drugą stronę, to znaczy, że teraz będziemy oceniać pod kątem, czy na pewno zmniejszy nam wzrost, bo jest mnóstwo rzeczy, które należy wprowadzić, które nie zmniejszą wzrostu, tylko że to akurat nie ma większego znaczenia. Ma znaczenie, żebyśmy się zastanawiali, jak to wpłynie na dystrybucję, na poziom biedy, na poziom zdrowia i tak dalej, i tak dalej. I to są jakby wskaźniki, które po prostu powinniśmy brać pod uwagę. I to jest moim zdaniem dość duża zmiana, bo biorąc pod uwagę chociażby, nie wiem, najnowszy program rządu, ten Krajowy Program Odbudowy zaproponowany, no to tam wskaźniki rozwoju są cztery i to jest tak, PKB na mieszkańca, wskaźnik zatrudnienia, produktywność i stopa inwestycji. To są wskaźniki, które mierzą rozwój naszego społeczeństwa i naszej gospodarki. No więc cały czas jesteśmy dokładnie w tej samej klatce, na tej samej ścieżce, tak? I problem polega na tym, że powinniśmy moim zdaniem absolutnie po prostu zmienić to, na co się orientujemy, to znaczy kompletnie przeorientować to, jakie są realne cele polityki publicznej i tam po prostu PKB nie powinny występować, natomiast nie powinno też występować jako przeciwcel, to znaczy celem nie jest brak wzrostu, tylko nie przejmowanie się tym, jak ten wzrost będzie, jak ten wskaźnik wzrostu gospodarczego będzie wyglądał. To dzięki.
Tak, ja też zachęcam od razu Was, gdyby był ktoś, w sensie gdybyście mieli potrzebę się odnieść na przykład do czegoś, co pada, to też zachęcam Was do tego, żebyście się po prostu zgłaszali na Zoomie i będziemy, bo fajna jest ta dyskusja, w sensie podoba mi się strasznie, jak jakby chodzą myśli pomiędzy Wami. Myślę, że to jest też cenne dla osób, które nas oglądają. Następne pytanie chciałabym skierować do Weroniki. Wróćmy do tej kwestii związkowej, tak? To znaczy związki zawodowe są trochę postrzegane jako część jakiegoś starego świata i starego myślenia. Trochę też o tym mówiłaś w pierwszej swojej wypowiedzi. I chciałabym zapytać, na ile Twoim zdaniem w ogóle związki zawodowe i zorganizowany świat pracy w rozumieniu pracy najemnej, pracy zarobkowej, na ile on będzie miał wpływ na wymyślanie jakiejś nowej rzeczywistości i czy w związkach zawodowych można widzieć jakąś nadzieję na zmianę ze względu na to, że ja mam jakieś takie poczucie, że po prostu agenda polityczna związków zawodowych i organizacji walczących o klimat, osób walczących o klimat jest pod wieloma względami wspólna, ponieważ chodzi tu o jakby jakość życia indywidualnych osób. Tak. Dziękuję za to pytanie. Ono jest też nieważne moim zdaniem i trochę tutaj jak odpowiadając będę trochę też mówiła z jednej strony o tym, co już teraz się dzieje, a trochę takim życzeniowym myśleniu, jak byłoby idealnie, gdyby pewne procesy zachodziły. No bo dokładnie jest tak, jak mówisz, to znaczy tak, tym, co jest jeszcze jakby, co sprawia, że ta walka z kryzysem klimatyczno-ekologicznym jest jeszcze trudniejsza, zarazem jeszcze ważniejsza, to prawda, nie chodzi tylko o to, żeby zmniejszyć emisję teraz drastycznie, ale chodzi o to jeszcze, żeby w tym świecie ze zmniejszonymi emisjami, ze zmniejszoną presją na środowisko, ludzie żyli dobrze w ramach tych możliwości planety, żeby żyli bezpiecznie, ale też żeby mogli spełniać swój potencjał jako ludzie, po prostu jako jednostki, jako społeczności, różne grupy. I mi się wydaje, że tutaj jakby rola związków zawodowych, ale też ludzi pracy po prostu jest kluczowa, tak? Że to się, moim zdaniem, to się po prostu nie wydarzy. To się nie wydarzy, jeżeli tak szerokie organizacje zbierające ludzi, pracujące w bardzo różnych zawodach, w bardzo różnych sektorach, jeżeli się w ten proces nie włączą, bo wtedy grozi nam albo jakiś autorytarny zwrot i jakieś wprowadzenie technologicznych rozwiązań przy jednoczesnym właśnie bardzo restrykcyjnych sposobach właśnie redystrybucji dóbr, redystrybucji pracy i tak dalej. Chyba nie chcemy w takim systemie żyć i jeszcze ciągle rosnących na przykład nierówności. To na dłuższą metę pewnie i tak będzie prowadzić do jakiejś katastrofy, ale wyobrażam sobie takie doraźne ratowanie właśnie takimi trochę autorytarnymi czy ekofaszystowskimi na przykład sposobami zarządzania społeczeństwami. I dlatego wydaje mi się, że żebyśmy tego uniknęli, tego scenariusza, to jest niezbędne, żeby związki zawodowe, żeby organizacje pracownicze, żeby po prostu pracownicy w różnych sektorów zaangażowali się w ten proces, bo chodzi przecież też o to, żeby przekształcić, jak mówimy na przykład o redukcji emisji czy redukcji z użycia różnych surowców, chodzi o przekształcenie bardzo wielu miejsc pracy, być może wszystkich miejsc, w których obecnie pracujemy i to się moim zdaniem nie uda. I tutaj też odniosę się do tego, bo to jest bardzo ważne pytanie, które się pojawiło też u Macieja, to znaczy kwestie, jakie instytucje mogą wpływać na zmianę tego, na tych procesów, to znaczy na przykład, sam, tak jak bardzo słusznie Maciej zauważył, samo skrócenie czasu pracy jeszcze automatycznie nie wpłynie na bardziej sprawiedliwą redystrybucję obciążeń związanych z pracą opiekuńczą, pracą reprodukcyjną, czy z tymi ciężkimi na przykład pracami najemnymi, które też można jakby dzięki temu trochę równiej rozkładać w społeczeństwie, prawda, skracając czas pracy w tych sektorach. To się samo nie wydarzy, jakby automatyczne skrócenie czasu pracy nie rozwiąże jeszcze tego problemu. Potrzebne jest to zaplecze społeczne, które będzie jakoś tym procesem kierować i mi się wydaje, że konieczne jest, i to jest teraz myślę trochę o takim utopijnym może projekcie, albo też nieutopijnym, myślę, to nazywa socjalizmem, ale konieczne jest takie myślenie o uspołecznieniu środków produkcji, po prostu o bardzo radykalnej zmianie organizacji pracy i bardzo dużej demokratyzacji procesu zarządzania ośrodkami pracy, ośrodkami produkcji. To znaczy faktycznie wydaje mi się, że to jest w sposób niezbędne do tego, żeby te zakłady pracy działały tak,
tak, w taki sposób, żeby te zmniejszały swoją presję na środowisko. I jak to mówię, to zdaję sobie sprawę z tych wszystkich problemów, które z tym się łączą. I że to absolutnie nie jest coś łatwego i coś, co się wydarzy tak. I że to nie jest tak, że wszyscy już teraz podzielają w ogóle takie przekonanie, że potrzebujemy to i że wszyscy pracownicy też są przekonani co do tego, że potrzebujemy takich zmian w ich zakładach pracy, a szczególnie jeżeli weźmiemy pod uwagę to, że niektóre sektory trzeba po prostu wygasić. One po prostu, ich wpływ na środowisko jest zbyt drastyczny i po prostu nie, no musimy sobie poradzić bez nich, ale moim zdaniem w tej sytuacji tym bardziej jest ważne, żeby osoby pracujące w tych sektorach miały wpływ na tą transformację. To znaczy, żeby ta sprawiedliwa transformacja nie była takim pustym sloganem, jak to się często dzieje w rejonach górniczych, kiedy na koniec pracownicy pracujący przy wydobyciu surowców mają bardzo nikły wpływ na to, jak będzie ich zorganizowana ich praca po zamknięciu kopalni. My jeszcze przed samą pandemią mieliśmy, inicjatywa pracownicza robiła takie spotkanie, które miało być cyklem spotkań, ale niestety skończyło się z powodu pandemii na jednym, dotyczących właśnie tych przepływów między kryzysem klimatycznym a związkami zawodowymi, ale mieliśmy spotkanie właśnie dotyczące wygaszania kopalni i mieliśmy bardzo ciekawą dyskusję o tym, jak z samych środowisk górniczych, związków zawodowych górniczych wychodziły różne inicjatywy na temat tego, żeby przekształcić te miejsca pracy na przykład w zakłady produkujące inną energię odnawialną albo jeszcze inne, jakby tutaj różne są typy, rozwijane są różne technologie, jeżeli chodzi o pozyskiwanie energii i żeby górnicy włączyli się w ten proces. Też bardzo ciekawy, ważny, prawda? Taki, gdzie się bardzo dużo teraz dzieje, gdzie się trzeba bardzo dużo uczyć, zdobywać nowe kompetencje. No i nie mieli szansy, ponieważ ta decyzja o losie ich zakładu pracy została podjęta zupełnie za ich plecami. Oni niepotrzebnie jeździli na szkolenia do Niemiec, uczyli się od kolegów z Niemiec, jak można by tą transformację przeprowadzić, skoro i tak za ich plecami podjęto decyzję o przyszłości ich zakładu pracy. I mi się wydaje, że bez udziału takiego właśnie demokratycznego, samorządnego pracowników i pracownic i związków zawodowych, to szansa na to, że uda nam się taką sprawiedliwą transformację i sprawiedliwą walkę z kryzysem klimatyczno-ekologicznym przeprowadzić, no są po prostu niezwykle niskie. Także mam wielką nadzieję, że udałoby się taką rewolucję pracowniczą przeprowadzić w tym kierunku. Bardzo dziękuję, to był bardzo ważny głos. I w sumie w podobnym kierunku zadam pytanie Jadwidze, bo myślę, że bardzo ważny jest ten element tego, że jakby oddaje się głos pracownikom i pracowniczkom, oddaje się głos ruchom pracowniczym, ale z drugiej strony jakby ruch klimatyczny też moim zdaniem ma dużo jakby obowiązek i leży też na nich, żeby o tym mówili. Więc do ciebie pytanie jest, czy ruch klimatyczny wystarczająco mówi o pracy i prawach pracowniczych i też w jakim stopniu o zmianie tych wytycznych, zmianie tego kapitalistycznego systemu. I też używając tego, że jesteś aktywistką związaną z Extinction Rebellion, no to jest hasło w XR-ze, czyli mówmy prawdę. I jakby co się kryje za tym hasłem mówmy prawdę, jeśli chodzi właśnie o prawa pracownicze i ekonomię. Więc trochę od tej strony ruchów klimatycznych, a nie od strony ruchów pracowniczych. No to ja chyba zacznę od takiej kontrowersyjnej tezy, że w ogóle w ruchu klimatycznym, w ruchach klimatycznych za dużo się mówi. Za dużo się mówi, za mało się działa i za mało się słucha. I ja myślę, że to, co powiedziała Weronika, bardzo, bardzo pięknie pokazało, że rolą aktywistów nie jest mówić o tym, bo ja myślę, że poza prawami pracowniczymi jest bardzo wiele takich tematów, którymi ruchy klimatyczne teoretycznie powinny się zajmować. To są między innymi właśnie prawa kobiet, jakiś intersekcjonalizm i tak dalej. Ja myślę, że my nie powinniśmy o tym mówić. My powinniśmy o tym słuchać albo my powinniśmy o tym rozmawiać. Rozmawiać, deliberować, stąd też demokracja deliberacyjna, którą gdzieś tam XR promuje i jakoś panel obywatelski, który ma być rozwiązaniem, które zapewnia rzeczywiście sprawiedliwą transformację, które zwraca gdzieś władzę losowo wybranym ludziom, którzy pochodzą ze wszystkich warstw społecznych i rzeczywiście reprezentują to, jak wygląda dana demografia. Więc my za dużo mówimy. I ja myślę, że też jesteśmy bardzo winni jako ruchy klimatyczne takiego dzielenia się
dzielenia włosa na czworo, rozmawiania, kłócenia się, dyskutowania. Ja myślę, że my, no to jest wielki grzech, dlatego że my przede wszystkim musimy być skuteczni jako aktywiści i my musimy, to co my musimy mieć uwspólnione, to jest to minimum, z którym musimy wyjść po to, żeby razem być na ulicach i żeby być skutecznymi. Ja jestem jakoś bardzo, bardzo wyczulona na to, żebyśmy my się nie zagłębiali po prostu w wielkich dyskusjach, żebyśmy się nie dzielili. To mówcie prawdę, to jest mówcie prawdę, to jest postulat XR-u, który jest skierowany do rządu stricte i do mediów, więc jakby on ma mało wspólnego z tym, co my robimy. I on raczej mówi o tym, że trzeba urealniać katastrofę klimatyczną też w sferze na przykład prawnej, bo on tam się też wiąże z ogłoszeniem alarmu klimatycznego, żeby w ogóle, że my zanim zaczniemy robić cokolwiek, musimy sobie powiedzieć, że dobra, taki jest stan rzeczy. To musi zaistnieć też w formie werbalnej, że katastrofa klimatyczna istnieje. I jakby tak samo też jest z aktywizmem, że to mówcie prawdę, to dla mnie jest nieustanne przypominanie sobie, że mamy przejebane. I że te 1,5 stopnia, o które tak się wszyscy modlimy, to tak naprawdę my przekroczymy w ciągu następnych 5-7 lat. I jeżeli katastrofa klimatyczna i ta prawda będzie pierwszą rzeczą, która jest dla nas najważniejsza i jeżeli my naprawdę to w sobie zinternalizujemy, to my nie będziemy trochę mieć jednak już czasu na dyskusję teraz o prawach pracowniczych czy o czymkolwiek, bo my będziemy wiedzieli, że musimy być w tym momencie skuteczni. I jeżeli brak debaty o prawach pracowniczych będzie czymś, co przeszkodzi nam byciu skutecznymi, to my musimy tę debatę odbyć. Ale my nie zatrzymujmy się na tych małych kroczkach. To też znowu jest o tym, co jest celem, a co jest środkiem. Tak, to chyba tyle, że ja gdzieś bardzo, bardzo, bardzo we mnie jest silne przekonanie o tym, że my teraz mamy tak mało czasu, że musimy teraz po pierwsze słuchać i gdzieś się edukować i być też skromni w tym, że my teraz nie możemy pod katastrofę klimatyczną, którą się zajmujemy, podłączać wszystkich problemów całego świata i teraz udawać, że skoro jesteśmy aktywistami klimatycznymi i mówimy o mega ważnych rzeczach, to my też rozwiążemy wszystkie inne problemy, które są związane z katastrofą klimatyczną. Musimy przyjąć, że naszą rolą jako aktywistów jest stworzyć pole dla szerokiego społeczeństwa, żeby włączyć się w zmianę społeczną i przyjąć też i pamiętać, że rewolucja czy zmiana społeczna nie jest robiona przez aktywistów, tylko jest robiona przez zwykłych ludzi, na przykład przez tych pracowników i że my absolutnie nie możemy teraz, nie wiem, wchodzić w jakieś dyskursy, które, czy w wieczne dyskusje, które będą też tych ludzi odpychały i będą im przeszkadzały włączyć się tak naprawdę w ich zmianę. Tylko że my musimy przyjąć, że my mamy konkretną robotę, konkretną rolę swoją do wykonania w tych zmianach społecznych, które się odbywają. I tą rolą jest organizowanie ludzi, jest nieustanne wywieranie presji na rząd i władzę i otwieranie przestrzeni do tego, żeby ludzie, którzy znają się na jakichś rzeczach, mogli zaczynać o nich mówić. Ale to nie naszą rolą teraz jest mówić o tych wszystkich rzeczach. Naszą rolą jest dawać te platformy i gdzieś na przykład dla mnie jakoś i tym, co XR wybiera, to jest używanie nieposłuszeństwa obywatelskiego do tego, żeby przyciągać uwagę na przykład mediów i przyciągać uwagę, uwagę społeczeństwa do konkretnych problemów. Więc jakoś rolą aktywisty nie jest mówienie o wszystkim. W ogóle nie jest mówienie. Rolą aktywisty jest bycie aktywnym, jest działanie, jest zakłócanie porządku. I to bym chciała. To bym chciała jakoś gdzieś przekazać. Tak, to jest to. Dzięki wielkie. To teraz chciałabym wrócić do Maćka i zastanowić się nad tym, jaka mogłaby być rola państwa i czy rozwiązaniem jakimś w kontekście również klimatu mógłby być gwarantowany dochód podstawowy. Czy w ogóle gwarantowany dochód podstawowy jest jakby ideą, która może mieć wpływ poza tym, że jakby będzie gwarantowała pewne dobre życie, o którym tutaj mówiła Weronika, to czy również jest to rozwiązanie proklimatyczne? Tak.
Czy dobre życie? To też się w sobie trochę zastanawiam. Dochód podstawowy gwarantuje pewne, znaczy zapewnia realizację pewnego minimum. To jeszcze jest trochę mniej, znaczy realizację pewnych podstawowych potrzeb, tak? To znaczy każdy z nas, bo dochód podstawowy, no to jakby to jest takie świadczenie, które otrzymuje każdy członek i każda członkini społeczeństwa bez żadnych warunków co miesiąc w odpowiedniej wysokości takiej, która no właśnie zapewnia realizację tych podstawowych potrzeb. No i to jest oczywiście pewne minimum, to znaczy z tego jeszcze oczywiście dobre życie do końca nie wynika. Ale to jest oczywiście, że tak, dochód podstawowy sam z siebie, gdyby znowu, to tak jak skrócenie czasu pracy, teraz wprowadzić dochód podstawowy, to wpływ jego na akurat kwestie związane z katastrofą klimatyczną byłby moim zdaniem niejednoznaczny. Natomiast on dobrze pasuje do pewnego pakietu, to znaczy rzeczywiście do pewnej transformacji złożonej z kilku, co najmniej kilku, a tak naprawdę wielu rozwiązań naraz. No dochód podstawowy sam z siebie wymusza absolutnie rozmowę i refleksję nad tym, czym jest praca, jaka praca jest potrzebna, jaka praca nie jest potrzebna, czy musimy być zmuszani do pracy, która jest zupełnie bezsensowna. Cała ta opowieść o bullshit jobs, do czego nawiązał wcześniej Hubert, no to jest bezpośrednio, znaczy to automatycznie się uruchamia w każdej rozmowie dotyczącej dochodu podstawowego, no chyba, że się rozmawia z Forem albo korwinowcami, to oni nie mają takich refleksji, ale to jest mniejszość, powiedzmy, tych debat na temat dochodu podstawowego. Natomiast oczywiście tutaj rola państwa jest absolutnie kluczowa, to znaczy czasami się przeciwstawia taką koncepcję, że o, jesteś za dochodem podstawowym, to nie jesteś za na przykład pełnym zatrudnieniem i dużymi inwestycjami publicznymi przez państwo, co jest zupełnie błędne, to znaczy absolutnie elementem takiej roli państwa są ogromne inwestycje publiczne związane z transformacją energetyczną i tego się nie da zrobić w oparciu o oczywiście podmioty prywatne, więc tutaj rola państwa w gospodarce, która znaczy w społeczeństwie, które ma przetrwać katastrofę klimatyczną, musi być nieporównywalnie większa z tą, jaką mamy do czynienia dzisiaj. Więc no, chociażby tutaj oczywiście jest cała ta dyskusja o energii jądrowej, chociażby, no to nie jest pomysł, który da się zrzucić na prywatnych przedsiębiorców, ale także no, całego szeregu regulacji, które po prostu zmieniają trochę strukturę tego, w jaki sposób całe społeczeństwo funkcjonuje i tu jest niezbędne oczywiście to, żeby to podjęli politycy. Od tego jesteśmy bardzo dalecy, to znaczy wydaje się, że obecna klasa polityczna jest zdecydowanie jeszcze do tego nieprzygotowana, ale jak zawsze klasa polityczna jest labilna, to znaczy po prostu zależy od nacisków społecznych, więc to, co powiedziała Jadwiga, to jest absolutnie kluczowe. I zdaje się Weronika wcześniej też, to znaczy jest absolutnie kluczowe, żeby jak największy nacisk aktywistyczny, społeczny, masowy na ulicach, w miejscach pracy, w miejscach w domu, przy komputerach, wszędzie, gdzie jesteśmy, wykonywać właśnie tę pracę aktywistyczną po to, żeby wymusić na tych ludziach, którzy aktualnie mają władzę, bo to wiecie, rewolucja to się nie musi, znaczy ja bardzo bym chciał, żeby oczywiście partia Razem przejęła władzę i wprowadziła u nas rewolucję energetyczną, w każdym razie transformację energetyczną i to byłoby oczywiście rozwiązanie optymalne, ale mówiąc zupełnie szczerze, to się tak często nie dzieje. Dzieje się tak, że po prostu ci sami ludzie, którym niespecjalnie ufamy i niespecjalnie lubimy, po prostu czują taką presję, że muszą dokonywać pewnych decyzji i w związku z tym robią jakieś dobre rzeczy, mimo że sami w nie wierzą i nie do końca wiedzą, na czym one do końca polegają. No i to jest jakby rola nas wszystkich, znaczy każdy ma na swoim odcinku jakby swoje poletko do toczenia tej walki klas po prostu, tak, w imię klasy, w tym wypadku bardzo szeroko rozumianej klasy pracowniczej, czyli większości po prostu społeczeństwa na ziemi, które chce przetrwać. No i w tym sensie oczywiście dochód podstawowy, no tak, no jest elementem tego pakietu, nie tylko przez to, że od razu wywołuje tą dyskusja, o której powiedziałem na początku, ale też przez to, że daje właśnie taki nacisk na poczucie bezpieczeństwa, na to, że właśnie nie jesteśmy poddani temu takiemu wyścigowi szczurów, myśleniu o tym, że muszę zrobić coś, bo inaczej ja, moja rodzina, moi znajomi, ktokolwiek nie będzie miał za co przeżyć w przyszłym miesiącu. W momencie, kiedy mamy to zapewnione, bo państwo nam to po prostu zapewnia w wyniku tego, że wprowadza dochód podstawowy, no to też nasza orientacja na to, jak na przykład dzielimy się własne na poziomie mikro, jak chcemy dzielić własny czas,
jak organizujemy, jak wybieramy pewne aktywności, które uważamy za ważne, a nie te aktywności, które są po prostu konieczne do tego, żeby przetrwać. No to jest oczywiście element, który jest bardzo, bardzo istotny. Pytanie jest jeszcze trochę dalsze, to znaczy dochód podstawowy oczywiście dzisiaj jako element tego pakietu miałby cały szereg właśnie takich pozytywnych elementów, zmniejszenie nierówności, wzmocnienie pozycji pracowników i tak dalej, ale też warto, myślę, że w tym gronie poruszyć ten temat już po, tak, to znaczy w momencie, kiedy katastrofa klimatyczna już jesteśmy za te 7 lat, tak, to znaczy już się borykamy wszędzie z bardzo widocznymi, bardzo tragicznymi skutkami katastrofy klimatycznej. My się już oczywiście borykamy w wielu miejscach, ale w wielu miejscach, jak słusznie tutaj było powiedziane, nie jest to aż tak bardzo widoczne. I to jest moment, w którym faktycznie jesteśmy w gospodarce. I tutaj ja bym polecał tą książkę Petera Frazesa, Cztery przyszłości. On tam, jedną z nich jest socjalizm, ale to jest właśnie taki socjalizm, w którym państwo przejmuje kontrolę nad zniszczoną ziemią trochę, tak? I tam dochód podstawowy ma zupełnie inną rolę. On tam także się znajduje, tam również jest przez niego postulowany, natomiast on tam ma rolę raczej racjonowania. To znaczy tego, żeby w jakiś sposób racjonować po prostu dobra i usługi wobec, no tak, no w tego typu gospodarce oczywiście racjonowanie jest niezbędne i takie racjonowanie, które zachowuje jakiś element rynku, bo to też ważne, bo tutaj Hubert na samym początku mówił o tym urynkawianiu, to znaczy całego szeregu przestrzeni społecznej, które jest elementem kapitalizmu i które jest no niezwykle destrukcyjne, ale też znowu, żebyśmy nie popadli w drugą, mam wrażenie, taką stronę tego myślenia, to znaczy sam rynek jako taki, tak, to znaczy mechanizm rynkowy, on występował w różnych momentach jeszcze przed kapitalizmem, w sensie to nie jest tak, że kapitalizm stworzył rynki. I czasami w wielu miejscach oczywiście sam mechanizm rynkowy może być użyteczny i on nie jest sam w sobie jakimś wielkim problemem, on po prostu jest problemem wtedy, kiedy wkracza tam, gdzie nie powinien oraz nie jest kontrolowany i nie jest pewnym barbarzyńskim rozwiązaniem. Natomiast ja bym też czasami w niektórych momentach, w niektórych miejscach oczywiście zachował mechanizm rynkowy, bo on czasami może mieć dobre konsekwencje. Ale to mówię, jak tylko, znaczy w systemie socjalistycznym drobne przestrzenie mechanizmu rynkowego, kiedy wszyscy mamy zapewnione wszystkie podstawowe potrzeby, a jednocześnie walczymy o przetrwanie, mogą mieć swoje miejsce, ale to jest właśnie ten sposób myślenia o rynku, który wydaje się sensowny. I to chyba tyle. Mało powiedziałem o dochodzie podstawowym, więc jakbym jeszcze coś miał, to możemy później, ale myślę, że już mówię za długo, więc oddaję głos. Dzięki wielkie. No możliwe, że jeszcze wrócimy do gwarantowanego dochodu podstawowego, ale teraz mam ostatnie pytanie z naszych planowanych na razie do Huberta i to jest takie pytanie, które myślę, że gdzieś się pojawia cały czas i cały czas chcemy więcej i cały czas chcemy więcej odpowiedzi i więcej zastanawiania się nad tym, czyli co w zamian kapitalizmu. Jest to pytanie, które się pojawia i w debatach pracowniczych, i w debatach a propos klimatu i politycznych, więc tak, rzucam takie duże pytanie, co w zamian. Super i super też, że zaraz po Maćku, bo właśnie Maciek punkt wyjścia do tego pytania doskonale zarysował. To znaczy, po pierwsze musimy sobie zdać sprawę z tego, co właśnie Maciek powiedział, czyli że kapitalizm to nie jest rynek, to nie jest to samo, rynki istniały dużo wcześniej. To, co jest esencją jakby tego rynku kapitalistycznego, to jest to, że po pierwsze on się nieustannie rozszerza, no i po drugie, że jest po prostu tak wszechogarniający, jak nigdy nie był, tak, przestrzenie rynkowe po prostu mniejszymi częściami społeczeństwa. Po drugie też, że rynek sam w sobie nie jest niczym złym, ja się z tym w pełni zgadzam. W ogóle, jeżeli sobie skontrastujemy rynek z systemem nakazowo-rozdzielczym jakimś tam, no to wydaje mi się, że jednak rynek jest bardziej demokratycznym mechanizmem gdzieś tam podejmowania decyzji. Problem jest oczywiście wtedy, kiedy po pierwsze za jego pomocą się dokonuje decyzji dotyczących podstawowych potrzeb każdego człowieka, czyli rynek na przykład nieruchomości, który jest niesamowicie chorym rynkiem właśnie dlatego, że każdy musi mieć gdzie żyć i gdzie mieszkać, albo wtedy, kiedy po prostu wchodzą w grę kolosalne nierówności majątkowe. To się w ogóle wiąże z tym, że no, rynek jest uważany za mechanizm demokratyczny, natomiast one mają dwa różne sposoby podejmowania decyzji. To znaczy demokracja jest trochę jak spółdzielnia, a rynek jest trochę jak spółka. W spółdzielni każda osoba ma głos, w spółce każda akcja ma głos. Tam, gdzie głos ma każda akcja, jeżeli ktoś ma tych akcji 2000, to może przegłosować kogoś innego. Tak działa rynek, nie? To znaczy jeżeli na tym rynku mamy właśnie ludzi, są mega bogaci, no to nam się pojawiają kolosalne przestrzenie takiego marnotrawstwa związanego z jakąś chorą konsumpcją mega luksusowych dóbr. Dzisiaj widziałem, ktoś wrzucał na Facebooka
jakieś jaja po 250 chyba euro czy złotych z jadalnym złotem w środku. Jakaś ekskluzywna marka jajek z wolnego byłu, które było tam myślę, że słuchają muzyki poważnej te kury nawet. Także no, takie przestrzenie się tworzą wtedy, kiedy na rynku właśnie te nierównowagi występują. Sam sobie rynek w przestrzeniach, w których właśnie nie ma tego, tej niezbędności dla życia człowieka, wydaje mi się, działa całkiem nieźle. To znaczy mogę sobie wyobrazić na przykład rynek fryzjerski, wydaje mi się, że jest całkiem spoko rynkiem, bo nie muszę pójść do fryzjera dzisiaj, mogę jutro, jak zechcę, to się sam opitolę maszynką i jest okej, nie? I jakby mogę tą potrzebę zaspokoić w inne sposoby albo jutro i przez to płacę za fryzjera 30 zł męskiego gdzieś tam w Warszawie, a w Lublinie 20, a nie 1000 albo 200. Więc to jest jedna rzecz. I to jest rzecz istotna dlatego, że właśnie jak mamy to pytanie o to co innego, to bardzo często jesteśmy stawiani przed tą alternatywą, że jeżeli nie kapitalizm, to nie rynek, więc co, system nakazowo rozdzielczy socjalizm, ale z drugiej strony no mało osób jednak jest w stanie tego bronić i uważać to za znacznie lepszy system. I to jest taka fałszywa alternatywa. To znaczy mi się wydaje, że to czego potrzebujemy to jest po pierwsze właśnie odrynkawianie rzeczywistości, a po drugie no różnego rodzaju reformy. I to jest druga rzecz, której chciałem powiedzieć trochę więcej. To znaczy wydaje mi się, że mamy... Jak się w ogóle porzuci tą taką dychotomię, nie, no to też nam się porzuca cała ta idea rewolucja, ewolucja, to znaczy obalanie kapitalizmu, obalanie całego rynku i tak dalej. Zauważamy, że to jest trochę fałszywa dychotomia tutaj. Natomiast wydaje mi się, że w reformowaniu kapitalizmu mamy dwa rodzaje reform, które podejmujemy. Reformizm kapitalistyczny i antykapitalistyczny. Kapitalistyczny to są, to się nazywa w ekonomii market-based policies, to są reformy oparte na tym, że to, co jest niepożądane, czynimy nieopłacalnym. I to jest co? Podatki akcyzowe, czyli droższe produkty, które chcemy, żeby ludzie mniej kupowali, jakieś systemy handlu emisjami, czyli kogoś nie będzie się, komuś nie będzie się opłacało tyle i tyle eminować i tym podobne rzeczy. Natomiast mechanizmy reformizmu antykapitalistycznego to są mechanizmy, które sprawiają, że to, co jest niepożądane, po prostu jest niemożliwe, czyli staramy się to wyeliminować. Czyli na przykład co? No, zamiast podatku cukrowego można było ograniczyć ilość cukru w napojach sprzedawanych w butelkach albo ograniczyć marketing tych napoi w taki sposób, jak jest ograniczony marketing papierosów, alkoholu i tym podobne. Dobrym przykładem tego, tej różnicy i tego, jak ona działa w praktyce, jest to, co się stało z niedzielami wolnymi od pracy. To znaczy to, co zrobił PiS, było w tym sensie absolutnie antykapitalistyczne. To znaczy to wyłączyło poza przestrzeń rynkową 1/7 tygodnia. Oczywiście niedoskonale, tam żabki działają, nie będę zupełnie tego bronił. Natomiast był alternatywny projekt, nie? Był projekt OPZZ-u. I projekt OPZZ-u to było 200% płacy za pracę w niedzielę. I to jest właśnie reformizm kapitalistyczny. To jest reformizm, który sprawia, że dalej możemy ich zatrudniać, podwyższymy ceny produktów w sklepach i nic się tak naprawdę nie zmieni. I w tym sensie, jak sobie spojrzymy na te reformy, które w kapitalizmie dokonywano, to te, które zmieniały jakość życia robotników i pracowników, to był ten reformizm antykapitalistyczny. To były emerytury, to było skrócenie czasu pracy i to, co też zauważamy, to, że one są znacznie bardziej trwałe. To znaczy pozbycie się emerytur albo podwyższenie czasu pracy, to się oczywiście dzieje różnymi mechanizmami, niepłaconymi nadgodzinami i tym podobne, ale są to rzeczy, na które atak wprost w debacie publicznej byłby bardzo trudny i prawdopodobnie mnóstwo osób by ich broniło. Natomiast ten taki reformizm kapitalistyczny albo chociażby wyższe płace są rzeczami, z którymi sobie względnie łatwo poradzić z perspektywy politycznej. Można inflację wywołać, można tych płac stagnację spowodować i tak dalej, i tak dalej. Dlatego mój pierwszy gdzieś tam postulat, co robić i gdzie zmieniać świat, no to reformizm antykapitalistyczny, który ma na celu zmniejszenie przestrzeni, jaką rynek zajmuje w naszym życiu, odrynkawianie rzeczy i tak dalej. Druga rzecz dotycząca tego BDP, o którym mówił Maciek. Ja lubię BDP z tego powodu, że jest on, że ja nienawidzę biurokracji całym sercem, a BDP jest wspaniałym antybiurokratycznym mechanizmem, gdzie nie musimy podawać każdemu 100 wniosków i dowodów na to, że zasługujemy na to, żeby żyć. Natomiast problem z BDP, który ja mam, jest właśnie taki, że BDP w tym sensie jest reformizmem kapitalistycznym. To znaczy BDP jest ideą, w której każdy człowiek może kupić to, co mu wystarczy, jest potrzebne do życia, a nie każdy człowiek ma prawo do tych dóbr, które są na przykład zapewniane społecznie albo zapewniane przez państwo albo coś tam, nie? I można sobie wyobrazić związaną z BDP na przykład po prostu radykalną albo spadkiem płac, albo inflacją, podwyższeniem kosztów nieruchomości i tak dalej. Istnieje w ekonomii takie coś jak spiżowe prawo płac, które chyba Malthus jeszcze w XIX wieku wymyślił, które mówi o tym, że generalnie płace w gospodarce, podstawowy poziom płac w gospodarce jest wyznaczany przez to, ile trzeba, żeby robotnik się utrzymał
otrzymał jego rodzina, tak? Czyli poziom reprodukcyjny. I obawiam się, że in the long run sam BDP, jeżeli nie będzie częścią jakichś większych reform, no do tego by się i tak sprowadził na końcu. Po prostu dla mnie, jeżeli rzucamy takie pomysły, które są dla większości ludzi w Polsce i na świecie utopijne, no to ja wolę żyć w świecie, w którym każdy człowiek ma prawo do mieszkania, niż każdy człowiek ma pieniądze, żeby sobie wynająć mieszkanie. Wydaje mi się, że to jest po prostu trochę lepszy świat. No i jeszcze ostatnia rzecz, którą chciałbym powiedzieć, nie wiem, czy nie mówię za długo, jest taka, że to są jakieś reformy, które wydaje mi się, że mają takie właśnie fajne sprzężenia zwrotne. To znaczy skrócenie czasu pracy jest czymś, co sprawia, że mniej czasu spędzamy w pracy, mamy więcej czasu na, żeby czytać, odpoczywać, na aktywizm, na cokolwiek innego, co uważamy za wartościowe. I to samo w sobie pociąga i popycha inne części rzeczywistości w lepsze strony. Natomiast nie znaczy to, że istnieje jakiś jeden prosty trik, który nam rozwiąże problemy, który na poziomie ustawowym możemy przegłosować. Jeżeli ktoś szuka tego triku, zagłębiając się w coraz to nowsze papery z ekonomii ekologicznej, to go nigdy nie znajdzie, bo my żyjemy w czymś, co zostało nazwane, i myślę, że słusznie zostało nazwane, walką klasową, właśnie dlatego, że nieustannie firmy szukają metod, żeby zarabiać więcej, mają gdzieś środowisko, bo ich interesuje maksymalizacja zysku albo wartości dla akcjonariuszy. Jedyna siła, która jest w stanie na dłuższą metę nam w tej walce pomóc, no to jest po prostu aktor, który będzie stał po stronie pracowników, czyli związki zawodowe, czyli świadome społeczeństwo, aktywiści i różne inne grupy. Ale tutaj po prostu potrzebujemy zaangażowanych aktorów i budowania instytucji, którzy tych aktorów będą reprezentować i wzmacniać, a nie właśnie jeszcze jednego magicznego triku, którego jeszcze żeśmy nie odkryli. Tutaj nie ma nic do odkrycia, tutaj trzeba się bić. Jakby to, jak Leszek Balcerowicz by to powiedział. Dobra, dziękuję. Tak. Jak to było, Hubert? Jak cię nazwał Leszek Balcerowicz? Młody, a już zniewolony umysł. Tak. Słuchajcie, skończyliśmy nasze pytania, ponieważ wszyscy bardzo się tutaj trzymali czasu i też niestety nie padły żadne pytania na streamie, mimo że ogląda nas wcale nie tak mało osób jak na godzinę 15, ponieważ mniej więcej około 40 osób utrzymywało się oglądających. Myślę, że gdybyśmy się spotkali na żywo, to nie przyszłoby 40 osób na tę debatę o 15. I chciałam Was zapytać, w związku z tym, że już skończyliśmy, to chciałam zapytać, czy macie coś do powiedzenia, czy jakby z Waszej strony są jeszcze jakieś pytania, które chcielibyście sobie zadać wzajemnie, albo w jaki sposób odnieść się do tego, co powiedział ktoś inny, coś dopowiedzieć do jakichś swoich wcześniejszych wypowiedzi, bo to było takie trochę poszatkowane przez to, że zaplanowałyśmy sobie mniej więcej, co będziecie mówić, jak będziecie przechodzić, jak będziecie przechodzić do kolejnych tematów. Nie wiem, czy jest jakaś metoda zgłaszania się, bo machałem ręką, a nie wiem. A, no to proszę. Dzięki. Ja tylko chciałem do tej ostatniej wypowiedzi Huberta, bo się oczywiście nie zgadzam, to jest reforma antykapitalistyczna, dochód podstawowy, ale to myślę, że spodziewany terminologiczny spór. Natomiast tam, gdzie akurat myślę, że to jest bardzo istotne, znaczy tak jak mówiłem, to powinien być element pewnego pakietu i ten element odrynkawiania jest absolutnie kluczowy, bo jak mówię o podstawowych potrzebach, no to nie znaczy, że z dochodu podstawowego należy płacić za mieszkanie, zdrowie czy edukację, bo te rzeczy absolutnie powinny być po prostu zapewniane w sposób bezpośredni lub, znaczy tak, po prostu w sposób bezpośredni przez państwo w jakiejś formie. I akurat jeżeli chodzi o mieszkanie, to jest klasyczny przykład, to znaczy bez rozbudowy chociażby poziomu mieszkań komunalnych rzeczywiście poziom czynszów przy wprowadzeniu dochodu podstawowego mógłby wzrosnąć. I to jest jeden z kluczowych zagrożeń, więc absolutnie to jest rzecz, która powinna nastąpić jednocześnie lub nawet odrobinę wcześniej. U nas ten problem z edukacją jest oczywiście wyższy, trochę mniejszy w Stanach Zjednoczonych czy na przykład w Wielkiej Brytanii większy. Tam z kolei elementem po wprowadzeniu dochodu podstawowego bez jednoczesnej regulacji wysokości czynszów wczesnego, przepraszam, to rzeczywiście tam z kolei ten problem by wystąpił, więc jak najbardziej to trzeba robić w pakiecie. Natomiast to, co mi się wydaje jakby istotne, to znaczy, jeżeli wprowadzamy, w porównaniu z skróceniem czasu pracy, ja mam ograniczoną wiarę w skuteczność czystych regulacji, to znaczy takich regulacji, które po prostu mówią, zmniejszmy godziny pracy o ileś tam, tak? I tutaj mamy jakiś zakaz, jakąś formę regulacji i tak naprawdę to, czy ona działa, zależy od tego, jak silna jest Państwowa Inspekcja Pracy.
czyli instytucje, które będą tej regulacji bronić. I oczywiście warto, żeby ona była jak najsilniejsza, ale moim zdaniem to jest tylko jedna z nóg, które w skutecznym takim pakiecie politycznym powinno wystąpić. Drugi to jest właśnie ten bezpośredni wpływ na siły wewnątrz walki klasowej. Moim zdaniem BDP po prostu to narusza, to znaczy przez przekazanie pewnych środków co miesiąc wszystkim powoduje, że ktoś po prostu nie musi się godzić na wszelkie, znaczy jak ma silniejszą pozycję przetargową. I to bezpośrednio wzmacnia po prostu te osoby. I z jednej strony mamy regulację i państwo będzie dbało o to, żeby coś się nie wydarzyło, ale z drugiej strony mamy tego pracownika, który jest po prostu silniejszy w bezpośredniej relacji władzy z osobami, które go zatrudniają. I dlatego wydaje mi się, że te oba elementy powinny wystąpić razem. Więc ja bym powiedział, że tak, pojedynczo to każda z tych reform jest niespecjalnie antykapitalistyczna, natomiast razem one właśnie w takim pakiecie antykapitalistyczne się stają. I w tym sensie oczywiście wydaje mi się, że dlatego warto o tym mówić razem. I nie właśnie, nie, ja trochę zawsze mam problem z tym takim przeciwstawianiem, skoro BDP, to może to wtedy nie większa ochrona zdrowia. No nie, potrzebujemy jednego i drugiego. Budżet to nie jest tylko taka zamknięta, nie wiem, skrzynka pieniędzy, którą możemy tak sobie przekazać na jedno albo na drugie. No bo to jest tak samo, jakby powiedzieć, no jak chcecie zwiększyć wydatki na ochronę zdrowia, no to musi być kosztem szkół publicznych, tak? No nie, nikt tego nie proponuje, to byłoby absurdalne. Więc oczywiście też bym tego nie przeciwstawiał. Więc tak, no powtarzając, mam wrażenie, że dochód podstawowy ma ten antykapitalistyczny wymiar, dlatego że także z jednej strony oczywiście tu jest ten element rynkowy, tak? No bo to jest pieniądz, oczywiście, że to jest pieniądz. Natomiast z drugiej strony on właśnie daje tą przestrzeń do wyobrażenia sobie życia bez przymusu pracy, a moim zdaniem absolutnym elementem definiującym kapitalizm jest to, że jest wytworzenie klasy ludzi, którzy nie mają nic i muszą w związku z tym godzić się na to, żeby pracować. W momencie, w którym taka gwarancja tego, że nie musimy się godzić na żadną pracę i przetrwamy i możemy funkcjonować, to jest bardzo głębokie uderzenie w samą logikę funkcjonowania kapitału na poziomie i symbolicznym, i na poziomie praktycznym. Dlatego uważam, że jest to mimo wszystko reforma antykapitalistyczna, ale pełna zgoda z całą tą opowieścią o tym, że ta opozycja, reforma, rewolucja to jest już dzisiaj raczej przebrzmiały problem. Chodzi o to, żeby tworzyć takie reformy i takie pakiety reform, które po prostu zmieniają układ sił na tej naszej szachownicy walki klas i powodują, że w wyniku ich wprowadzenia po prostu szansa na to, że zmienimy system na taki, który sobie poradzi z katastrofą klimatyczną, jest po prostu większa. Okay. Dzięki wielkie. Patrzę, czy jeszcze ktoś macha. Weronika macha, zapraszam. To jeśli ja mogę, to też się króciutko odniosę do paru rzeczy, które tu się pojawiły. Mi się wydają bardzo ciekawe, bo mi się też bardzo podoba ten postulat, o którym mówił Hubert, po prostu takiej stopniowej dekomodyfikacji kolejnych obszarów naszego życia i organizacji ich w inny sposób. I mi się wydaje, że szczególnie ważnym tutaj obszarem jest to mieszkalnictwo z kilku względów. Właśnie po pierwsze dlatego, że wygląda to tak, jak wygląda, czy nasze prawo do życia i mieszkania w godnych warunkach jest absolutnie teraz dalekie od zaspokojenia i nie tylko w Polsce, ale to jest globalny problem, a jednocześnie to, o czym Hubert na początku mówił, ta wielka dysproporcja istniejącej zabudowy materialnych budynków a versus liczba osób bezdomnych czy zagrożonych kryzysem bezdomności, a na to, jeżeli jeszcze dodamy ten boom budowlany, który jest też ogromnym obciążeniem środowiskowym, znaczy sektor budowlany też jest odpowiedzialny za bardzo duże emisje gazów cieplarnianych i zużycie bardzo dużej liczby surowców, więc tutaj jakby to jest taki naprawdę jakby ilość problemów, które się nawarstwiają w tym jednym obszarze, jest niesłychana i tutaj potrzebujemy bardzo też, myślę, radykalnych działań na rzecz właśnie innej relokacji istniejących zasobów, w ogóle innego myślenia o zaspokajaniu też potrzeb mieszkaniowych, więc to jest super ważne. I też mi się wydaje, że ważne jest to, co się pojawiło też w waszych wypowiedziach, znaczy kwestia tej właśnie walki i różnych konfliktów, bo mi się wydaje, że to jest super istotne i że trzeba o tym mówić właśnie, i że w ogóle to, przed czym stoimy, to jest właśnie... To jest coś, gdzie nie ma żadnych gotowych rozwiązań. Tak jak mówicie, te różne rozwiązania, czy to będzie właśnie bezwarunkowy dochód podstawowy, czy skrócenie czasu pracy, czy szereg innych reform właśnie takich właśnie antykapitalistycznych, to one wszystkie dopiero są też w takim procesie wyłaniania się, prawda, jakiegoś eksperymentowania. Różne ich są skutki też uboczne, czy też długofalowe, prawda, których często jeszcze nie możemy w pełni przewidzieć. I mi się wydaje, że to, co jest bardzo ważne, to odsłaniać
pola potencjalnych konfliktów. To znaczy też pokazywać, że różne grupy, tak jak tu jesteśmy, mamy też różne interesy i różne potrzeby i że nie trzeba się też tego bać, prawda? To znaczy, że ja tutaj jakiś czas temu czytałam taką ładną definicję utopii w takim artykule Giergosa Kalisa, gdzie on mówił, że utopia to jest taki projekt polityczny, w którym istnieje przestrzeń do konfliktu politycznego, która jest bezpieczna i w którym konflikty polityczne, oczywiste, istniejące, bo jako po prostu różne grupy społeczne reprezentujemy bardzo różne potrzeby, że ona się może odbywać bez przemocy. I ja trochę sobie też tak myślę o stworzeniu takiego procesu, jakby tej transformacji w kierunku właśnie uniknięcia kryzysu ekologicznego i klimatycznego, żeby to się odbyło też bez przemocy, ale jednocześnie, żeby była przestrzeń, w której te różne interesy, różne sprzeczne interesy różnych grup społecznych, różnych grup pracowniczych i tak dalej mogły być wyrażone, prawda? I mogły się ścierać i mogły być realizowane te potrzeby właśnie w takim tym. Więc myślę, że to jest też polski postulat demokratyzacji tej przestrzeni, tych dążeń i docierania się tych rozwiązań, prawda? Właśnie w takim procesie, z którego uda się wyłączyć przemoc, a jednocześnie można stawiać bardzo ostre konflikty, prawda? I trudne do łatwego uśmierzenia. Wielkie dzięki, Weronika. Słuchajcie, a jeszcze Hubcio. Ja proszę bardzo. Chcę powiedzieć, właśnie Weronika podaje jedną definicję utopii. Ja lubię inną definicję, która mówi, że utopia to są po prostu reformy społeczne, które jeszcze się nie wydarzyły. I w ogóle, jeżeli ktoś te rzeczy, które mówimy tutaj, nie wiem, powszechny dostęp do mieszkalnictwa, będzie próbował dyskredytować, że przecież to jest utopijne, niemożliwe i tak dalej. Mamy taki problem, że postrzegamy rzeczy jako absolutnie nierealne, jeżeli one się jeszcze nie wydarzyły, i za absolutnie oczywiste, jeżeli już się wydarzyły. Jeżeli byśmy tą samą miarę przyłożyli do, na przykład wyobraźmy sobie debatę publiczną dotyczącą powstania bibliotek publicznych. Nie ma bibliotek, nie było nigdy. Przychodzi Adrian Zandberg i mówi, że powinny być publiczne biblioteki. Co by było? Ludzie nie będą oddawać książek. Pisarze umrą z głodu. W ogóle jakieś absurdalne argumenty. No ale mamy to, istnieje i się okazuje, że git. Pamiętam, jak byłem w Hiszpanii parę lat temu i mnie jakoś tak uderzyła jednak ta siesta. To znaczy, że pół miasta się zamyka na 2 godziny w ciągu dnia. I sobie myślisz, gdyby taki postulat w Polsce zaproponować, no to przecież ten for by się do czerwoności rozgrzał i by bigosu na uspokojenie nie wystarczało. To znaczy nikt by nie uwierzył w to, że to jest realna reforma. No a jest kraj, który tak istnieje i to nie jeden, że ludzie na 2 godziny w ciągu dnia idą spać. No to jeżeli takie są możliwe, a nasze argumenty dotyczące tego są tak absurdalne z perspektywy dnia dzisiejszego, no bo widzimy, że to działa i może działać, no to po prostu publiczne mieszkania dostępne dla wszystkich też są możliwe. No i tyle, no. Dziękuję. Dzięki. Czy już nie widzę chyba zgłoszeń? Też nam się powoli kończy czas. W związku z tym będę kończyć. Bardzo będziemy kończyć. Bardzo serdecznie Wam dziękuję za udział. Myślę, że była to super debata. Ja się z niej dowiedziałam bardzo dużo. Będziemy też jeszcze rozmawiać i o klimacie, i o pracy w ramach Forum Przyszłości Kultury. Bardzo serdecznie zapraszamy też wszystkie osoby, które nas oglądają, do tego, żeby zapoznać się z kalendarzem naszych spotkań dzisiaj i jutro. No i co? No i ja ze swojej strony bardzo serdecznie dziękuję i bardzo się cieszę, że ta rozmowa miała miejsce. Ja ze swojej strony też bardzo dziękuję. To była, myślę, bardzo, bardzo ciekawa rozmowa, która poruszyła bardzo różne ciekawe tematy, więc tak, dziękuję widzom za oglądanie i Wam za wzięcie udziału.